Jeśli oglądasz ten serial od początku, zaczęliśmy od zrozumienia pogaństwa, które było podstawowym wierzeniem imperiów światowych, od pierwszego Babilonu aż do Imperium Rzymskiego. Podsumowując, jest to wiara w wielu bogów. Ważne było, aby to zrozumieć, ponieważ to stąd bierze się większość zamieszania, gdy ludzie zaprzeczają temu tematowi, który ma być omawiany. Po części pierwszej przeszliśmy przez Stary Testament, rozumiejąc jedyną cywilizację w starożytnym świecie, która wierzyła w jedynego prawdziwego Boga, Jahwech. Uważnie prześledziliśmy wydarzenia ze Starego Testamentu, wypowiadając się na tematy, które nie są często nauczane na ambonie. Materiał ten spotkał się z reakcją większości oglądających i bardzo się z tego cieszę. Ale Stary Testament nie jest kwestionowany wiele przez innych niż tych, którzy całkowicie zaprzeczają ważności Pisma Świętego. Istnieje wiele różnych grup ludzi, którzy dostroili się do tej serii i wszyscy dorastaliśmy razem przez ostatnie 11 części. Ale teraz, gdy jesteśmy przy najważniejszym temacie serii, to właśnie tu opona styka się z drogą. Tutaj rozpadają się wszystkie różne grupy ludzi, jest wiele różnych powodów, ale powodem, dla którego ja zwracam się, jest to, co uważam za najważniejsze. Powodem, dla którego są różne podziały i wierzenia i zastosowanie tego tematu, jest brak szacunku ludzi do Słowa Bożego. Zawsze są do niego dodatki i odejmowania lub reinterpretacje rzeczy, które zmieniają znaczenie i definicję słów. Rzeczy, z których nie doszedłbyś do tego samego wniosku, gdybyś sam przeczytał to słowo bez pomocy kogoś innego. Lub ludzie, którzy myślą, że wiedzą, co mówi Biblia i nigdy nie czytali jej ani jednego dnia w życiu. We wszystkich tych różnych grupach, które oglądały serial, są też muzułmanie, którzy śledzą tę serię i zgadzają się z dotychczasowymi informacjami, ponieważ wierzą, że Jahwech i Allah to samo i wierzą, że mają przymierze z Jahwech przez Ismaela. Ten sam sposób, w jaki Izrael ma przymierze przez Izaaka, więc nie zaprzeczają wiele ze Starego Testamentu, ale jeśli chodzi o Jahuszua, wtedy całkowicie odpadają. Ponieważ chociaż wierzą, że Jahuszua istniał, ograniczyli go tylko do tego, że był prorokiem. Dla muzułmanów, którzy to obserwują, mam nadzieję, że śledzisz tą część serii i zrozumiesz, dlaczego podsumowywanie Jahuszua jedynie jako proroka jest całkowicie niedokładne i prawdziwie bluźniercze. Proszę zrozum, że nie zwracałbym się do ciebie w tym filmie, gdybym cię nie kochał i proszę, abyś po prostu śledził tę serię i zrozumiał prawdę o Mesjaszu, bez bałaganu i fałszywych nauk. W innej grupie są hebrajscy Izraelici, którzy dobrze rozumieją wiele kłamstw, których Kościół nauczał przez lata, ale mają też takie odrzucenie i nienawiść do ciemiężców tego świata, że to często może prowadzić do niezrozumienia pełnej miłości Boga dla całego Jego stworzenia. To, co pochodzi z tego odrzucenia, nienawiść, kiedy uwzględnisz pewnych nauczycieli, którzy często podsumowują zbawienie od Jahuszua, które jest tak naprawdę tylko dla nich, prawdziwych bohaterów. Moje przesłanie do obserwujących hebrajskich Izraelitów jest takie, że proszę, zanim się zdenerwujesz lub odrzucisz tą wiadomość w tej części, ponieważ może początkowo nie pasować do tego, co ci wcześniej powiedziano, proszę, posłuchaj z otwartym, pokornym umysłem. Zaszedłeś ze mną tak daleko. Daj mi możliwość przekazania przesłania, które czuję, że Jahwech prowadzi mnie do przekazania. Jesteśmy uciskani i tak nasze uciski będą miały swój dzień sądu. Ale proszę, pamiętaj, że ucisk został na nas nałożony z powodu naszych przodków i ich tak zwanej miłości i konsekwentnego buntu przeciwko Bogu. We krwi mamy być buntowniczymi, dumnymi i upartymi. Pozwól mi dzielić się pełnią naszego Boga, dopóki nie wysłuchasz mnie całkowicie. Wreszcie są inni, którzy są częścią kościołów, denominacji i po prostu ludzie, którzy kłócą się o Jezusa w Piśmie Świętym. Ale wiesz, że nie poświęciłeś wystarczająco dużo czasu, aby naprawdę to wszystko zrozumieć sam. Wiesz, że twój związek może być lepszy lub że musisz rozpocząć dopiero okres związku. Moja wiadomość dla ciebie jest prosta. Proszę o cierpliwość i pozwól, że cię przez to przeprowadzę, ale musisz sam czytać Pismo Święte. Wielu pytało mnie, do jakiego kościoła należę lub jakiego wyznania jestem, do którego należę. Nie jestem częścią żadnej grupy kościelnej ani organizacji, z wyjątkiem całego ciała Mesjasza, które składa się z prawdziwych wierzących z całego świata. Nie wierzę, że powinny być jakieś różnice w wierzących. Jest tylko jedno Słowo Boże i wierzę w nie w pełni. Nie wierzę, że potrzebujesz kogokolwiek, kto by cię nauczył czytać Biblię lub jak ją rozumieć, o ile masz ze sobą Ducha Świętego. Nie musisz chodzić do szkoły biblijnej lub teologicznej, aby zrozumieć. Nie ma żadnych nauczycieli potrzebnych do zrozumienia,
Jahwech nie jest autorem zamieszania. Składam obietnicę, że nie będę dodawać ani odejmować od Pism Świętych czynów, za które uważasz mnie za odpowiedzialnego. A jeśli masz napomnienie, zrób to z miłością. Więc teraz, gdy to wszystko usunęliśmy z drogi, zacznijmy. Zanim zrozumiemy historię Mesjasza, musimy najpierw zrozumieć, dlaczego w ogóle istniał Mesjasz. Co wielu ludzi robi, to przechodzi prosto ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu. Ale aby w pełni zrozumieć, dlaczego istnieje Nowy Testament, musimy zrozumieć, w jaki sposób Stary Testament łączy się z Nowym Testamentem. Prawie 1/3 Pisma Świętego to proroctwa, a większość z tych proroctw dotyczy Mesjasza, co da ci dobre podstawy do zrozumienia Jahuszua. Ponieważ chociaż wszyscy wiemy o Jego śmierci i zmartwychwstaniu, niewielu rozumie, że to wszystko było prorokowane i mówione przez Mojżesza, Dawida, Izajasza, Jeremiasza, Daniela i innych proroków. Stąd musi pochodzić początek zrozumienia. Jeśli wierzysz, że Jahwech jest jedynym prawdziwym Bogiem, to powinieneś zrozumieć, że prorokowali o Odkupicielu, że nie będzie końca Jego panowania. Wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez Niego. Jahuszua Hamaszijach, Jezus Chrystus jest Odkupicielem i dzisiaj zrozumiesz dlaczego. On pasuje do wszystkich proroctw, a jest ich ponad 300. Nie martw się. Nie przejdziemy ich wszystkich. Wybrałem te ważne, które powinniście zrozumieć, abyście mogli uzyskać podstawę zrozumienia, jaki był i jest cel Mesjasza. Stworzyłem tabelę tych proroctw i wersetów, które pokazują ich spełnienie. Link do nich znajduje się w polu opisu. Poświęć trochę czasu i przejrzyj każdy werset, który pokazuje, że Jahuszua spełnił wszystkie te proroctwa. Dlatego jest tak ważny i dlatego podążamy za nim. On nie jest tylko prorokiem czy barankiem ofiarnym. Jest Synem Bożym. A dzisiaj zrozumiecie dlaczego. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, jest powrót do Księgi Rodzaju i rozpoczęcie od Abrahama, który przygotowuje scenę. Jahwech po raz pierwszy zawiera przymierze z Abrahamem w 17 rozdziale Księgi Rodzaju i wersetach od 5 do 7. Nie będziesz już nazywał się Abram, ale twoje imię będzie Abraham, bo ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Uczynię cię niezmiernie płodnym i od ciebie wywiodę narody i od ciebie będą pochodzić królowie. I utwierdzę moje przymierze między mną a tobą oraz twoim potomstwem po tobie, przez wszystkie pokolenia jako wieczne przymierze, abym był ci Bogiem i twemu potomstwu po tobie. Widzimy wieczne przymierze między Jahwech a Abrahamem. Wieczne oznacza na zawsze. Abraham miał już syna Ismaela ze swojej służącej, ale Jahwech powiedział o innym synu, który będzie miał ze swoją żoną Sarą w rozdziale 17 i wersecie 19. Do Abrahama Bóg powiedział: naprawdę twoja żona Sara urodzi ci syna i nadasz mu imię Izaak i utwierdzę moje przymierze z nim jako wieczne przymierze i z jego potomstwem po nim. Więc Izaak otrzyma wieczne przymierze. Należy rozumieć, że przymierze, które będzie trwać wiecznie, będzie trwało przez Izaaka, a nie przez Ismaela. Tak więc wiara, że Jahwech i Allah są tym samym, jest po prostu nieprawdą, ponieważ Jahwech dał wieczne przymierze z Izaakiem, a nie z Ismaelem. Obiecał uczynić Ismaela wielkim narodem, tak, ale nie ustanowił wiecznego przymierza. Jeśli czcicie Jahwech, to z powodu tego, co zrobił z Izaakiem i jego potomkami, a nie z Ismaelem. Teraz kontynuując, w następnym rozdziale, rozdziale 18 i wersecie 18 mówi: przecież Abraham na pewno rozmnoży się w lud wielki i możny, a w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Powiedział to ponownie w rozdziale 22 i wersecie 18. Widzimy, że wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez Abrahama. To proroctwo pokazuje, że Jahwech planuje wszystko dla całej ziemi, ale robi to przez jednego człowieka i jego potomków. Tym jednym człowiekiem był Abraham. Dla hebrajskich Izraelitów musicie zacząć od tego, wcześniej ustalonego, zanim pójdziecie dalej. Zobaczysz tylko, że cokolwiek Jahwech planuje zrobić, jest dla wszystkich narodów ziemi. Ze zrozumieniem Abrahama widzimy również proroczy przykład Jahwech i Jahuszua przez Abrahama i Izaaka. Rozdział 22 mówi: i stało się potem, że Bóg kusił Abrahama i powiedział: Abrahamie. A on odpowiedział: oto jestem. I powiedział: weź teraz swojego syna, swojego jedynego syna Izaaka, którego kochasz, idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej z gór, o której ci powiem. Wersety od 6 do 8 mówią: wziął więc Abraham drwa na ofiarę całopalną i włożył je na swojego syna Izaaka, a sam wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I Izaak powiedział do swego ojca Abrahama: mój ojcze. A on odpowiedział: oto jestem, mój synu.
I Izaak zapytał, oto ogień i drwa, a gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu. I szli obaj razem. Przez Abrahama pokazał proroczy przykład tego, co miałby zrobić ze swoim synem. Jego syn będzie barankiem ofiarnym, jako ofiara dla niego. Jahweh przygotował baranka, to jest tak głębokie i często pomijane przez wielu. Powiedział, że będzie błogosławił narody przez Abrahama. Widzimy również w rozdziale 28 i wersetach 13 i 14, że to przymierze również zostało przekazane Jakubowi. Więc z tych wersetów wiemy teraz, że Mesjasz musi być potomkiem Abrahama, Izaaka i Jakuba i że Mesjasz pobłogosławi wszystkie narody ziemi. Po prostu nie wiemy jeszcze, że szukamy Mesjasza. Wiemy tylko, że ci ludzie są wiecznym przymierzem dla wszystkich. Pogłębiając zrozumienie, kim jest Mesjasz, przechodzimy do drugiej księgi Samuela, rozdziału 7. Gdy prorok Natan rozmawia z Dawidem, Natan mówi Dawidowi w wersecie 12 i 13. Gdy się dopełnią twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po tobie twojego potomka, który wyjdzie z twojego wnętrza i umocnię jego królestwo. On zbuduje dom dla mego imienia, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Potwierdza to również prorok Izajasz w rozdziale 11, wersetach od 1 do 10. I wyjdzie gałązka z pnia Jessego, a latorość z jego korzenia wyrośnie. Przeczytaj wszystkie 10 wersetów dla większej głębi, ale z tych wersetów wiemy, że to przymierze przyjdzie przez osobę, a nie tylko przez wydarzenie. Wiemy, że przymierze przyjdzie przez linię krwi króla Dawida, syna Jessego z plemienia Judy. Prorok Izajasz mówił wiele proroctw i odnosił się do Mesjasza, więc powinniśmy zacząć badać część tego, co przepowiedział. Wiele z tych proroctw łączy się ze sobą, więc przeanalizujmy kilka, a następnie wspólnie sprawdźmy, co zebraliśmy. Izajasz, rozdział 7, werset 14 mówi, dlatego sam Pan da wam znak, oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go Emanuel. Izajasz, rozdział 9, wersety 6 i 7 mówią, dziecko bowiem narodziło się nam. Syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju, a rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość Pana zastępów. Więc teraz wiemy, że Mesjasz będzie człowiekiem, zostanie poczęty z dziewicy, przyjdzie na świat jako dziecko. Jego imię będzie Emmanuel. Widzimy też, jak wieloma tytułami będzie nazwany. Wiemy, że nie będzie końca jego pokojowi, a rząd będzie na jego barkach. Gdy zbierzemy te proroctwa, czy ten nadchodzący Mesjasz nie zapowiada się po prostu wspaniale, niesamowicie? Idźmy dalej. Izajasz prorokował o wiele więcej na ten temat, tak jak w rozdziale 11, werset 1 i 2 mówi, że Mesjasz będzie namaszczony duchem Jahweh. Czytamy. I wyjdzie gałązka z pnia Jessego, a latorość z jego korzenia wyrośnie i spocznie na nim duch Jahweh, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Jahweh. W rozdziale 53, werset 9 pokazuje, że Mesjasz będzie bez grzechu i bez fałszu. I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć. Choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. Werset 3 tego samego rozdziału pokazuje również, że Mesjasz będzie nienawidzony przez człowieka, a jego naród będzie nim gardził. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz. Wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Również rozdział 49, werset 7 potwierdza to samo, mówiąc, tak mówi Pan, odkupiciel Izraela, jego święty, do tego, którym każdy gardzi i którym brzydzą się narody, do sługi władców, królowie zobaczą cię i powstaną, książęta oddadzą ci pokłon przez wzgląd na Jahweh, który jest wierny, przez wzgląd na świętego Izraela, który cię wybrał. Izajasz mówi nam również, że Mesjasz zwycięży śmierć w wersecie 8 rozdziału 25. Połknie śmierć w zwycięstwie, a Jahweh otrze łzy z każdego oblicza i zdejmie z całej ziemi hańbę swego ludu, bo tak Jahweh powiedział.
W rozdziale 53, wersetach 5, 6 i 12 mówi: Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a Jahwe włożył na Niego nieprawość nas wszystkich. Dlatego dam Mu dział wśród wielkich, aby dzielił się zdobyczami z mocarzami. Ponieważ wydał swoją duszę na śmierć, został zaliczony do przestępców, sam poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Izajasz prorokował, że Mesjasz będzie zadośćuczynieniem za grzechy ludzkości, że poniesie grzechy wielu. Ale wiem, że wielu Izraelitów jest wciągniętych w tą część. Nie czują, że Jahuszua poniósł grzech za wszystkich, że po prostu zrobił to tylko dla Izraela. Posłuchajmy więcej Izajasza i po prostu upewnijmy się, że nie mają racji w tym, co mówią. Bo kiedy Izajasz odnosi się do pogan, miał na myśli zagubioną owcę Izraela. Proszę, zrozum to, że Izrael nie został wtedy wzięty do niewoli za czasów Izajasza. Nie było jeszcze zagubionych owiec Izraela. Poganie, to znaczy to, co zawsze oznaczało. Inne narody. Izajasz wielokrotnie mówi o Mesjaszu, będącym światłem dla pogan, w rozdziale 11, wersecie 10 prorokował. W tym dniu korzeń Jessego będzie stać jako sztandar dla narodów. Poganie będą się do Niego zwracać, a Jego odpoczynek będzie cudowny. I w rozdziale 42, wersecie 1 mówi: Oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza. Dałem mu swojego ducha, a on przyniesie narodom sąd. A w wersecie 6 mówi: Ja, Jahwe, wezwałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów. I wreszcie rozdział 49, wersety od 1 do 12 dobrze to opisują. Szczególnie podkreśliłem werset 6, który mówi: I to powiedział, to za mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć pokolenie Jakuba i przywrócić ocalonych z Izraela. Dlatego ustanowię Cię światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż do krańców ziemi. Trzeba zrozumieć, że jest to nowe przymierze. To nie jest to, co zostało dane wcześniej Izraelowi. Tamto przymierze zawsze musiało wypełniać przymierze Boga zawarte z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Było to przymierze, że za ich pośrednictwem wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Nie tylko naród izraelski. Wiem, że oczy Izraela stosują nakaz za nakazem, ale wydaje się, że to pierwotne przymierze wraz z Księgą Rodzaju 3:15 są przykazaniami, które pomijają. To nowe przymierze musi być zrozumiane. Może zastanawiasz się, kto w ogóle powiedział, że będzie nowe przymierze. Prorok Jeremiasz prorokował, że będzie nowe przymierze w Jeremiaszu, rozdział 31, wersety od 31 do 34, które mówią: Oto nadchodzą dni, mówi Jahwech, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze. Chociaż ja byłem ich mężem, mówi Jahwech, ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Jahwech. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Jahwech. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Jest to nowe przymierze, które różni się od tego, które zawarł z ich ojcami. Jest to przymierze, które należy teraz rozumieć nawet bardziej niż to, które zawarł z naszymi przodkami. Chociaż wielu rozumie ten werset, wielu nadal skupia się na tamtym i dowiaduje się więcej o starym przymierzu niż o nowym przymierzu. Jeśli chodzi o Mesjasza, istnieją inne proroctwa Malachiasza w rozdziale 3 i wersecie 1. Mówiące o istnieniu posłańca, który poprzedza Mesjasza, o którym mówi: Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wyszukacie, posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi Pan zastępów. Jest to oczywiste odniesienie do Jana Chrzciciela, a nawet w Michaaszu, rozdział 5, werset 2 mówi, że Mesjasz przyjdzie z Betlejem. Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejszy wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu. A jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych. Jest ponad 300 proroctw,
które ujawniły Mesjasza. Wymieniłem je wszystkie, ale podaję kilka, abyście mogli studiować na własną rękę. On musi pasować do wszystkich, aby być Mesjaszem i dlatego Jahuszua jest tak niezwykły. Dlatego też jest tak dyskutowany i znienawidzony, bo po pierwsze tak proroctwa mówią, że tak będzie, ale także dlatego, że jest tak ważny i co zrobi dla świata. Jest nasieniem, które zmiażdżyło głowę węża w odniesieniu do Księgi Rodzaju, rozdział 3, werset 15. Jahuszua jest tak wielki, niesamowity, że znosi nasze występki, a każdy, kto z tego nie skorzysta, jest głupcem. Przypomnijmy, co te proroctwa mówią nam o Mesjaszu. Mesjasz musi być potomkiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mesjasz pobłogosławi wszystkie narody ziemi. Jest przymierzem wiecznym dla wszystkich. Wieczne przymierze wyjdzie od króla Dawida, będącego korzeniem Jessego z plemienia Judy. Mesjasz będzie człowiekiem. Zostanie poczęty z dziewicy. Przyjdzie na świat jako dziecko. Zostanie nazwany imieniem Emmanuel. Nie będzie końca jego pokojowi. Rząd będzie na jego barkach. Mesjasz będzie namaszczony duchem Jahwech. Mesjasz będzie bez grzechu, bez obłudy. Mesjasz będzie znienawidzony przez człowieka, a jego naród będzie nim gardził. Mesjasz zwycięży śmierć. Będzie posłaniec, który będzie poprzedzał Mesjasza. Mesjasz przyjdzie z Betlejem. Jahwech zawarł nowe przymierze. Nowe przymierze nie jest zgodne z przymierzem, które zawarł z ich ojcami. Zdumiewające w tym wszystkim jest to, że jeśli zostałeś wcześniej przedstawiony Jahuszua, już wiesz, że pasuje do wszystkich tych proroctw i nie tylko. Jest barankiem paschalnym bez skazy. Jego panowanie będzie na zawsze. Jest światłem dla pogan. Przez niego błogosławione są narody świata. Jahwech złożył na niego nieprawość wszystkich. Oto kim jest Mesjasz. Oto kim jest Jahwech. Oto kogo poznacie. Ważne jest, aby to wszystko zrozumieć, ponieważ to jest fundament. Nie ma Mesjasza bez tych proroctw i wszystkie one mają zastosowanie. Jahwech w Starym Testamencie przepowiadał Mesjasza. Teraz wiesz o wiele więcej tego, co o nim zostało powiedziane. W przyszłym tygodniu dowiesz się, jak wypełniły się te wszystkie proroctwa, poznając prawdę o Jahuszua. Mam nadzieję, że czujesz się już bliżej Niego. Mam nadzieję, że już istnieje połączenie, które zostało nawiązane lub połączenie, które już miałeś, jest teraz silniejsze. Uczmy się, jak wspaniały i potężny jest Jahwech. A teraz dodajemy, jak wspaniały jest Mesjasz, Książę Pokoju, na podstawie tych proroctw. Wyraźnie widzimy, że Mesjasz był potrzebny, ale wiemy też, że zostało to przepowiedziane, że świat go będzie nienawidził. On jest tym, w którego musisz wierzyć, ponieważ on poniesie twoje grzechy i wstawia się za tobą w twoim imieniu. Ale tylko wtedy, gdy w Niego wierzysz i idziesz za Nim. Jahuszua Mesjasz jest rozwiązaniem. Uwierz w Niego dzisiaj. Mam nadzieję, że Cię to pobłogosławiło i wzmocniło. Jeśli to jest dla Ciebie ważne, podziel się tym z innymi i uczmy świat o Mesjaszu. Pamiętaj, że tylko dzięki Tobie ten film może dotrzeć do większej ilości osób i otworzyć im oczy na Jahuszua, Jezusa Chrystusa. Nie bierz tego tylko ode mnie. Czytaj Pismo Święte sam. Kocham was wszystkich.